dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Środa, 24 dzień marca, środa, nie piątek, nie sobota, nie niedziela, już w środę zaczynamy długi, naprawdę długi weekend z Pucharem Świata w Planicy. Loty w wiosennym anturażu, to jest ta planica, to jest właśnie ta planica, na którą czekaliśmy, co prawda bez kibiców, ale jest tutaj tak klasycznie, tak jak być powinno, nie to co w grudniu. No tak, ta pogoda, błękitne niebo, dodatnie temperatury, to wszystko sprawia, że czujemy się tutaj tak jak na finale sezonu powinniśmy, czyli tak wiosennie, trochę odprężająco. No brakuje kibiców, brakuje tego klimatu, który zawsze jest w całej planicy Krańskiej Górze, no ale nie można mieć wszystkiego, trzeba się cieszyć tym, co mamy. No a my się cieszymy, że tu jesteśmy, bo jak wiemy, łatwe to nie jest, żeby tutaj gdzieś na skoki dojechać w tej chwili i naprawdę mamy sporo szczęścia, że możemy na żywo oglądać sobie te zawody. A dzisiaj przedsmak tego, co czeka nas w kolejnych dniach. Od czwartku 4 konkursy, 3 indywidualne, 1 drużynowy, ale zanim to dzisiaj oficjalny trening, 2 serie, początek o 13.30 i kwalifikacje z udziałem 68 zawodników. Będą to naprawdę ciekawe kwalifikacje, bo odpaść musi aż 28. No jest naprawdę o co walczyć. Jest spore ryzyko odpadnięcia tutaj, to nawet jeśli chodzi o tych dobrych zawodników, bo na Mamucie łatwo o jeden taki gorszy skok, więc wszystko się może wydarzyć. Miejmy nadzieję, że nasi zawodnicy w komplecie wejdą, że nie będzie żadnych tutaj wpadek czy jakichś dyskwalifikacji, bo to też się zdarza. No ale na pewno jest to ciekawy dzień, bo przyzwyczailiśmy się już do tego, że często te kwalifikacje były bardziej prologiem i były takie symboliczne, że coś tam sobie poskakali, ale to nie miało żadnego znaczenia. Dziś znaczenie naprawdę to ma i no zobaczymy, jak będzie. Możemy tutaj spodziewać się dalekich lotów. Wiele osób właśnie sądzi, że to dzisiaj zobaczymy najdłuższe skoki, no bo to kwalifikacje, tabelka, to wszystko jest dopiero do ustawienia, więc zobaczymy, ale liczymy na naprawdę dalekie skoki, bliskie rekordu świata. I w tym wszystkim 6 Polaków. Kwalifikacje obejrzycie oczywiście na antenie Eurosportu. O tych lotach dalekich mówiło się, dużo pisało. Również myśmy pisali o tym, że Słoweńcy otwarcie chcieliby rekordu świata, no ale w tym wszystkim tutaj FIS pociąga za te sznureczki, za te sznurki i jeżeli nie będzie zezwolenia na tak długie loty, no to po prostu trudno będzie ten rekord świata. Tak, no to nie jest tak, że FIS zezwala lub nie zezwala na długie loty, no to wszystko zależy tutaj od jury zawodów. Zobaczymy delegat techniczny, czy kierownik zawodów, jakie te belki będą ustawione. No liczymy na to, że dadzą zawodnikom polatać, termika jest, widać, że ten wiaterek lekki też, tym bardziej, że tutaj dzisiaj, jutro te zawody się trochę później zaczynają, więc to jest co innego niż te takie skoki z rana. No i jesteśmy ciekaw, jak wyjdą wyniki testów na koronawirusa, bo to jest nowość względem grudnia, tego tutaj nie było podczas Mistrzostw Świata, testowanie na miejscu i dziennikarzy i zawodników. My na swoje wyniki na przykład cały czas czekamy, bo rano był test i troszeczkę się na te PCR-y czeka. Skoczkowie, z tego co wiemy, chyba w większości wczoraj mieli testy i do tej pory nie wiemy o jakichś pozytywach, oby tak zostało, natomiast czasami to wszystko weryfikuje lista startowa. Tak, no nie słyszeliśmy, żeby coś się wydarzyło oprócz tych skoczków słoweńskich, natomiast no, mamy nadzieję, że jeśli chodzi o Polaków i no, to wszystko jest ok. Natomiast no, będziemy czekać na jakieś wieści, natomiast ten drugi test będzie antygenowy i zawodnicy mają go mieć w czwartek, z tego co wiem. Natomiast też nie spodziewamy się tu jakichś niespodzianek. Będziemy trzymać kciuki, żeby jednak już nikogo, brzydko mówiąc, nie wykosiło podczas tego weekendu skoku. Jesteśmy bardzo ciekawi, ilu z Was nadal pamięta o skokach narciarskich? Tak długiej przerwy od pucharowej rywalizacji, ojojoj, to naprawdę nie wiem, kiedy coś takiego miało miejsce, bo w Rasznowie po raz ostatni o pucharowe punkty w połowie lutego zawodnicy walczyli. No ale właśnie, dajcie znać znajomym, dajcie znać rodzinie, że to jeszcze nie jest koniec Pucharu Świata w skokach narciarskich, bo na planicę czekaliśmy wszyscy.